Ej, stary, widzisz to tam? Co to jest? Gdzie? Stary, no zobacz, tam, serio nie widzisz? Tam, no przecież pluskasz się w wodzie. To jest jakaś fontanna czy co? Halo? Czy to Berek? Dziwnie się patrzy. On jest przezroczysty? Co, nie Ej, wiem tak, właśnie. To jest wodny creeper. To jest wodny creeper? O co chodzi? Podejdź Ej, do niego. Zobacz. Czy ty masz przyjaciela wodnego creepera? Serio? Tak, ja też chcę mieć przyjaciela wodnego creepera. Ale boję się do niego podejść, szczerze mówiąc, bo tak dziwnie na nie patrzy, stary. Co Dawaj, jest, ja mu pomagam, Halo? Stary. Czy chcesz być moim przyjacielem? O nie! Nie! Czy... Okej, okay. Dobra, czyli to jest normalny creeper, to normalnie wybucha. Ale czym on wygląda jak woda? Stary, jak myślisz, czy wszystkie creepery wyglądają jak woda? To by było dziwne. Dajmy jakiegoś innego creepera. Gdzie może być Dobra, jakiś inny? Jakiś inny creeper. Nie wiem. Na dircie, wchodzimy na górę. Stary. Na normalnym świecie muszą być creepery głównie pewnie. O, ciekawe, czy tutaj jest jakiś creeper. Ej, mordo! Co jest? O kurde, co on był tutaj? Ja go nie widziałem! Stary! Zobaczyłem? On... Patrz, zobacz. Co zobacz. Jest, no? Jak on skacze, to jest normalny. Rzeczywiście! Ej, co jest grane? Creepery wyglądają... Kamuflują się po prostu. Wygląda jak trawa. Tak. Ej, czy to znaczy, że jeżeli weźmiemy go do jakiegoś innych biomów... Mojego kumpla! Ej, serio go kompletnie widać, jak staje w miejscu. Ej, zobacz na to. Co jest? Czekaj, patrz. Ej, czemu one tam nie tylko lecą? Ty możesz się do nich przytulać, o co chodzi? Stary, weźmy tego creepera. Czekaj, nie zabijaj go, nie zabijaj go. Weźmy tego creepera do jakiegoś innego biomu. I weźmy go może na piasek, czy coś w tym stylu. Jakiego chciałbyś przetestować w sumie creepera? Musieli Dawaj na liście najpierw. Na liście? Myślisz, że na liście Dawaj. Będzie jakiś? No jeżeli się kamuflują, no to pewnie wszędzie. Uuu, stary, co? Ej, ale go ciężko zobaczyć, jak jest w liściach. Niech wejdzie jeszcze raz, chodź tu. Dawaj, ja chcę go poobserwować. To jest tak kozackie. Zobaczmy, jak on wygląda w tych liściach. Wejdzie na te liście? Wszedł! Patrzcie na to, co jest! Co? Ej, Mordo, chodź do mnie, chodź do mnie. Idę. Tutaj jest zwykły dirt, zobacz. Myślisz, że się zmieni na zwykły dirt po prostu? No, nie, myślę, że nie zmieni. Nie zmieniają tych O! Wow! Co? Ej, Mordo, to jest najbardziej niebezpieczny creeper, jakiego ja widziałem. No, dirtowy w sensie? Nigdy nie zauważysz w sensie. No, creepery wszystkie na to wygląda, że są takie. Stary, jaki chciałbyś zobaczyć? Jakiego creepera chciałbyś zobaczyć? Ty, spadł uwaga, gościu. Dawaj go, rozwal go. Dawaj go. O. Dobra. Okej, dobra. Czekaj, ja bym chciał zobaczyć gravelowego, stary, i piaskowego na przykład. Czyli tak naprawdę musimy iść na pustynię i wtedy znajdziemy jakiegoś creepera i... Dobra, to chodźmy na pustynię, stary. Przepraszam, że przeszkadzam, ale zajmę wam tylko momencik. Więc nie wiem, czy wiecie, ale mam kanał vlogowy, na który was bardzo serdecznie zapraszam. Dlatego, że z tego co wiem, wielu z was nawet nie ma o tym zielonego pojęcia. Więc słuchajcie, jeżeli chcecie znaleźć mój kanał, no to tutaj wygląda on w ten sposób, możecie go znaleźć, wpiszę na stop. Ale już nie przedłużam i możecie także znaleźć ten kanał w karcie tutaj. Sorki. O, jest pustynia, mordo. Dobra. O, i są króliczki, jakie słodziaki. Ej, te króliki też się kamuflują, jest. Zobacz. Bez kitu. Ej, ale czy ty widzisz to, co jest przed tobą w ogóle, stary? Czy ty to zauważyłeś? Ale piasku podwójny, no. Trzeba uważać na tego creepera. I tam jest kolejny creeper i zapada noc i to jest najgorsze, stary. Trzeba będzie się schować za chwilę. Ej, myślisz, że... Ej, czekaj, a myślisz, że na kaktus wejdzie? Właśnie, dawaj, zróbmy. Wchodź. Chodź na kaktus. Dawaj, siądź na kaktus. Najgorsze, że z dwóch stron. Uważaj! Na kaktus. Aha, no tak. Rozwalił. Creepery mają to do siebie, że wybuchają. Czasem można... Dawaj, stawiamy mu kaktusy. Stawiamy kaktusy. Trzeba go wepchnąć. Dawaj go. Wpychaj go. Dawaj, zepchnij go tutaj na kaktus. Dół. Tak, trzeba zrobić dół, no. Czekaj. Dawaj więcej tu, kaktusów. Tu, mordo. Dawaj o, go. Nie, popychaj go. Dawaj! Nie. Teraz co to mówicie? Nie, za mną ciągle. Come on. Co to ma być? Dawaj, Czemu one za mną ciągle chodzą, stary? Teraz się uda. No bo ty pierwszy do nich podchodzisz. Dawaj, na kaktus! O. Nie, był zwykły. Zwykły? Był zwykły. O! I tak samo zwykle wybucha. O nie, jest noc, stary. Proponuję zrobić jedną rzecz. Tak, znowu razem do małej dziurki. Uwielbiam to, stary. Zakopmy się. Czekamy na dzień. Ej, dobra, mordo, zobacz tam, tam jest świątynia. Ej, bez kitu, a tu jest creeper, dawaj, zobaczmy go. Stary... Nie! No tak, stary. Ej, ale tam są jeszcze. Nie zabijajmy tych creeperów, może spróbujmy jak najwięcej. O, rzeczywiście są. Ej, weźmy je do świątyni, zobaczmy. Ciekawe, co się stanie, jeżeli stanie na tym pomarańczowym bloczku. Czy będzie też pomarańczowy? Coś nie wierzę, żeby to było tak dobrze stworzone, żeby aż nawet na tym pomarańczowym jak stanął, żeby działało. A ty jesteś tu? Ej, działa! Co? I na tym fioletowym też? Chodź na fioletowym. Ej, jak on śmiesznie wygląda teraz, jakby był disco creeperem. No fajnie, jak się zmienia. Chodź do mnie, creeper. Tu. Patrz, jak on wygląda. Oj, ziomek. Oj, dalej na ciebie. O, stary! Uciekaj! Nie! O, było blisko. Udało się. Ej, czemu co? Nie. Tutaj chodź.
Stary, czy tam na dole nie ma przypadkiem TNT? Nie wiem, stary. Stary, weźmy go na TNT. Zobaczmy, jak wygląda creeper. Bardzo TNT. Bym chciał właśnie to zrobić. To dawaj, ktoś... To, na, dawaj, rozwal, dobra, zrób dziurę, ja zrób dziurę, stary. Zrób dziurę. Chodź, tutaj są schodki, mordo, ale jakieś. Ale większą dziurę, nie wiem, nie, ja się boję, nie wiem, co się dzieje. Dobra, schodzę, dawaj, schodzę. Chodź creeper. Tutaj. Creeper, o, schodzi, stary, schodzi, a my jesteśmy w zaułku. Nie, o to nie. Był zły pomysł. O nie, nie! Nie, wszystko wypukło. A few moments later. Ej, stary, popatrz tam. No. Tam jest wioska i są creepery. Oh, nice. Kurde, czemu w ostatniej jest chwili dopiero się widzi te creepery? One serio się tak ej, dobrze no, kamuflują. Ej, obok ciebie był! Obok ciebie był, stary! Przebiegłeś obok niego tuż. A, to widziałem. A, okej, okay. Już myślałem, że... O, tam jest jeszcze jeden stołowy. Wiesz, jaką miałem ksywę, stary, w podstołówce? Jako? Tańczący z creeperami. O, prawda? Kto ci dał taką ksywkę? Ja. Bo nie miałeś przyjaciół. Mordo, miałem. Nie, no miałem mordo. Chodź, o, tutaj jest kolejna zakopana. Ej, dobra, weźmy go do miasta i wypróbujmy wszystkie drewna, czy w mieście, które są. Chodź tu creeper, chodź ze mną. Ja jestem ciekaw, czy jak się weźmie creepera do wioski, czy będzie wyglądał jak villager. Ty, co? No nie jak wiem. Jak na villagera. No kamuflaż w końcu, nie? Chodź za mną. Słyszałeś ten tekst ze starym na plecach? Trzeba wsadzić creepera jego staremu villagerowi na plecy i wtedy będzie też villagerem. Tak? No dobra, no próbujemy to zrobić. Chodź, creeper, chodź. Dobra, mordo, ja tutaj w ogóle ci najbardziej epicką rzecz teraz szykuję. Okej, okay, nie mogę się doczekać, a na razie zobaczę, czy w ogóle, ty, jak się stanie na tych na nasionkach, czy coś się stanie, czy będzie wyglądał jak zboże? Chodź, creeper, czemu ty w ogóle nie współpracujesz ze mną? Stajesz w miejscu i nic nie robisz. Mordo. Creepery chodź. Są niefajne przecież. Chodź creeper. O kurde, jak się zmienia! Ale nie wygląda jak zboże, wygląda po prostu jak dirt. Ale jak fajnie on wygląda, jak jest z tym drewnem takim pomarańczowym. Chodź tu creeper na schodki. Podwala mi. Do domu! O nie, zabiorę go na chatę. Creeper, wbijaj na chatę. Gdzie ty jesteś? O nie, on był nade mną! Nie, wybuch mi! Przepraszam. Mordo, ja się zatrzasnąłem. A masz jeszcze tam jakiegoś creepera? No właśnie nie mam żadnego, nie widzę. Dlatego stary, że ja już przygotowałem wszystko, co chciałem, żeby ci pokazać. A gdzie? A tam jesteś. Hello? I co znalazłeś? No. Zaraz ci pokażę, stary. No dobra. Dlatego, że w tej wiosce chciałem zrealizować nasze największe marzenie, wiesz? Czyli? O tym, żebyśmy razem mieli stary wspólny domek. Nie, żartuję. Zobacz. Zobacz no, na to, no, stary. No. O, TNT! Aha, stary. Sprawdzimy teraz creepera, tak? Musimy znaleźć creepera, no. No dobra, chodźmy. Okej, okay. Mordo, i mam jeszcze dla ciebie upominek. Jabłuszko! Dzięki, ziom. Yeah, już, no ej, już nie ma. Jaki upominek, stary? No, jabłuszko. Ale nie mam żadnego jabłka. Bo jest zeżarłeś! No we... Come on, no. Dobra, chodź szukać creepera. Ej, zobacz w ogóle na to. Co to jest, co? Ej, dopiero zwróciłem na to uwagę. No, bo to jest taki bug w Minecraftie. Jeżeli się na zboczu góry zrenderuje domek, który jest podstawkę, to wtedy ona jest super wielka. Jak nie znałeś fajnie. Tego? Nie widziałem tego nigdy. A. Dobra, chodź po creepera, ziom, chodź! Dobra! Stary, uważaj! Czemu? Za tobą! O nie! Uważaj! Co jest nie... Okej, okay, mamy creepera, stary, mamy creepera, zabieramy ej, go teraz do miasta. Ej, ale jest drugi. Jak gdzie jest? Jest drugi, test na spostrzegawczość. Jaki drugi? Co? Mordo, uważaj! Co jest? Granedot, stary! O, jest! Dobra, co to był za test na spostrzegawczość niby to? Był na liściach, stary. Gdzie na liściach? No, czy on nadal tu jest? Co jest grane? Ja jest nie wiem, nadal! Chodzi. Gdzie? Gdzie ty widzisz creepera? No, spójrz na drzewo na wprost nas. No, nie ma nic. Po lewej stronie wystają liście. To jest creeper. Gdzie? W którym miejscu? Czekaj, obejdę. Uwaga, może podejdzie. Ej, widzę! Rzeczywiście, co? Ej, zobacz, jest jak zwykły się, teraz. Jak się ukrył? Ej, jest zwykły, bo... Bo rozmawiamy... O! Uciekamy! No to super. Mieliśmy trzy creepery, które szukaliśmy i wszystkie wybuchły. Znakomicie. No, bez kitu, my to mamy farta, ale... Ej, a tam nie ma jeszcze jednego? Ej, teraz się strasznie boję tych drzew wszystkich. No, mogą być wszędzie. Idziesz, a nagle szyszka spada ci na mordę, a to jest creeper i wybucha i... No właśnie. Stary, ale za to mam jajko. Myślisz, że creeper może się zrobić w jajko, jeżeli w niego strzelimy? Nie wiem. A widzisz o, jakiegoś jest... O kurde, jest obok ciebie! Stary, one są straszne. One serio no. Wyskakują dopiero pod sam koniec. Zły creeper. Nie. O nie. To
on mnie gonił. Tak. Zawsze ciebie ganiają. No ale tym razem ten ciebie gonił, stary, może ciebie bardziej polubił. Ja nie wiem, czy one dlatego, że lubią, czy dlatego, że nie lubią gonił. Jak myślicie? Napiszcie w komentarzu, czy creepery lubią ludzi, czy nie. Bez kitu. Czy chcą się przytulić, czy chcą wybuchnąć? Czy po prostu wrodzoną mają taką zdolność wybuchania? Z miłości, stary. Ej, dobra, teraz musimy serio jakiegoś sprowadzić na to TNT, bo to jest to, co najbardziej bym chciał zobaczyć, szczerze mówiąc. Stary, a może... Wiem, był w jednej jaskini, stary, jak szedłem, to był jeden creeper. Jak to? Był jeden creeper i może tamtego przyprowadzimy tutaj. W jakiej jaskini? Czekaj. Przez chwilę miałem wrażenie, że coś widzę. Jakby się coś ruszało. Gdzie? Właśnie... Gdzie? Gdzieś tutaj. Dam sobie rękę uciąć, że widziałem, że coś się tu ruszało. I teraz tego kompletnie nie widać. Ale co, creeper czy co? No nie wiem, takie trawa się ruszała, więc nie wiem. Ej, jest, stary. Gdzie? Co? Zobacz, obok tego drzewa. Jakiego drzewa? Tutaj. A jest! Bez kitu! Mówiłem, że coś widziałem. Byłem pewny. Ej, dobra, czyli zabierałem go szybko na TNT. Tak, on nie goni teraz. Będzie tak, wyglądał dobra. Jak TNT? Nie, no na pewno będzie wyglądał. Mi się wydaje, że to jest tak idealnie stworzone, że na pewno będzie wyglądał jak TNT. Gdzie on jest? Panie creeperze, gdzie pan idzie? Zapraszamy za nami, zapraszamy. Co ty robisz? Czemu w taki sposób? Tak się woła creepery przecież. Chodź do nas, chodź. Wow! Ale kozacko wyglądał. Ej, rozwalamy go na tym? Boże. Dawaj! No, dawaj! Czekaj. Dawaj! Chodź tu! Nie, jako TNT! O nie! Ty zginąłeś czy żyjesz? Żyję! A ja nie! Kozackie to było! Szkoda, że nie wyglądał jak TNT. Dobra, stary, jestem! Elo! Co tam? Elo! Ej, ale tu się rozwaliło wszystko! Co my zrobiliśmy? I kolejny creeper za mną idzie, stary. Bez kitu. Kolejny creeper! Chodź na górę! Chodź na samą górę. Ej, ja widzę kolejnego creepera tam w ogóle. Ej, słyszysz to co ja? Ej, czekaj. Bez kitu. Ej, tu jest creeper, zobacz. No wiem, widzę, ale słyszysz tam? No. Weź rozwal tą ścianę, ja zabiorę creepera na chwilę. Miałem wrażenie, jakbym słyszał tam jakby... O! Co jest? Jest teleport jakiś? Ej, to też jest bug? Też się tak dzieje jak ten? Nie mam pojęcia, stary. Akurat to jest dziwne po prostu. Stary, co byś powiedział na to, żeby zabrać tego creepera do netheru? Dobra. A myślisz, że przejdzie tak po prostu jak... Chodź, mam nadzieję. Chodź creeperku, chodź. Ale to dawaj, musisz się zacząć tepać. Chodź creeper. Czy ty mnie nie widzisz? Halo, ziomal. O, chodź. Tepnął się! Stary, uważaj! O nie! Żeby nie wybuchł tylko. Okej, udało się. Jest poszedł za tobą? Tak. Łaha! To wygląda jak nether! Creeper w netherze. Staj się normalny. Staj się normalny, proszę, przyjacielu. O! Ej, stary, jakim cudem ja mam... Patrz. Stary, możesz mi wytłumaczyć, jakim cudem ja mam takie coś? Nie wiem. O! Widziałeś to? On był kwarcowy nawet? Ulala. Dobra, ej, muszę sprawdzić jedną rzecz. Czy on będzie jak glowstone? Czy on będzie świecił jak glowstone? Bez to zobaczmy jeszcze tylko, czy będzie działało to na glowstone i... Ej, tam jest glowstone. To stary jeden go zajmuje, drugi kopie glowstone. Dobra. Biegnę. Okej, tu jest jakiś glowstone. Wezmę go. On tutaj wokół mnie chodzi. O, okay, idealnie, mam całe mnóstwo glowstone'a. Dobra, zrobimy na serio dużo. Ciekawie jestem, czy on będzie świecił. Ej, a może nie będzie działał na glowstone w sumie? I co? Dobra, mam 6 glowstone'a. Okej. Gdzie on jest? Dawaj, ja go tutaj, nie widzę. Obok mnie. Chill, dawaj. Tu? No. O kurde, ja tutaj przybliżałem, stary, nie było widać. Chodź, tak? Creeper, chodź tu. Uwaga. Chodź tu, on idzie za tobą, mordo. No, dobra. Panie creeperze, zapraszam. O, działa! Fajnie. Tylko pytanie, mega czy się świeci, dobra. Czy nie. Chodź tu. O, było blisko. Chodź. Dobra, dawaj. No nie, on nie chce wskoczyć, stary. Stań po prostu na glowstone'ie. Niech podejdzie do ciebie. Panie creeperze, co jest? Zaproszę tu. Czy co on chce zrobić? Co on robi? Chodź tu. Czekaj, ja go zrzucę. Patrz, jak on wygląda teraz. O, dobra. O, idealnie glowstone, stary. Perfekcyjnie. Nie da się go zauważyć w ogóle. Jakby był w samym pęczku glowstone'a, to już w ogóle nie ma szansy. Zostawiamy go tutaj? Chodź, wracamy do normalnego świata i go tu zostawiamy. Jak on tutaj rozszerzy swoją kolonię creeperów, stary. Spadamy! Na razie...
Co? Gdzie my jesteśmy? Stary, nie mam pojęcia, gdzie my jesteśmy, gdzie się zespawowaliśmy. A nie jesteśmy tam, gdzie byliśmy? Nie. No dobra, to co, chyba pora kończyć ten odcinek po prostu. No, chyba nie znajdziemy tam tego miejsca, więc słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia następnym razem. Subskrybujcie, łapki w górę, do zobaczenia, hej. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!